W sumie te wszystkie nasze spotkania, te wszystkie czytania Biblii, modlitwy, rozmowy mają znaczenie dla każdego wybierającego się na wieczność do Boga, gdyż po drodze musimy pewne rzeczy zostawić, pewne przyjąć. Potrzebujemy odpowiednich słów, które mają dotrzeć do nas, wskazać nam to. Dzieje się to w tym czasie tej pielgrzymki i w jakimś momencie docierają te słowa, w drugim następne i tak przez pouczania i wskazywania, pocieszania, napominania pod wpływem swego Ducha Świętego Bóg prowadzi swoje dzieci do swojej wieczności. Dlatego pamiętamy to, co było i jesteśmy otwarci na dalsze pouczania Ojca. Rozumiecie? Oczyszczanie, które Ojciec wraz z Synem realizują, one przebiega według ich oczu patrzenia. My, żeby zobaczyć to, co widzi Ojciec z Synem, potrzebujemy Ducha Świętego, żeby spojrzeć na nasze doświadczenie poprzez to, jak Bóg nas widzi. A więc Słowo Boże otwiera nam oczy i pozwala nam to zobaczyć. To jest wola Boża i dlatego Dawid mógł śpiewać prawdę, bo Bóg otworzył mu oczy na prawdę. I on mógł to zobaczyć i doświadczać. Będziemy chcieli teraz tego psalmu 145 od 8 do 13 wiersza. Łaskawy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu i pełen łaski. Dobry jest Pan dla wszystkich, a miłosierdzie Jego nad wszystkimi Jego dziełami. Niech dziękują Ci, Panie, wszystkie dzieła Twoje, a wierni Twoi niech Ci błogosławią. Niech mówią o chwale Królestwa Twego i niech opiewają potęgę Twoją, aby oznajmiać ludziom potęgę Twoją i wspaniałą chwałę Królestwa Twego. Królestwo Twoje jest królestwem wiecznym, a panowanie Twoje trwa przez wszystkie pokolenia. Wspaniałe królestwo, ogarniające całą przestrzeń, którego poddani rodzą się w każdym pokoleniu. Ten sam król, Boże działanie, Boży Duch. Łaskawy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu i pełen łaski. Dawid wiedział, co śpiewa, prawda? Dawid wiedział, co śpiewa. On zdał sobie jeszcze bardziej sprawę, kiedy wpadł w pułapkę. Pamiętacie, kiedyś mówiliśmy, sam Dawid mówił, że wytępię wszystkich czyniących nieprawość, aby w miejscu Boże, gdzie jesteś, był czysty lud dla Twojej chwały i raptem okazało się, że on sam stał się nieczysty. Według jego własnych słów musiałby zginąć. Wtedy łaska i Boża nierychłość do gniewu pokazała Dawidowi to, czego jeszcze nie widział. Wtedy zrozumiał głębiej, że Bóg jest większy ponad to, co człowiek może w tym momencie myśleć i mniemać. Że Bóg jest Bogiem miłującym i chcącym uratować. Że spośród tych, którzy się zabrudzili, mogą powstać i ratować się ludzie. I że to nie tyle chodzi, żeby ich wytępić, co ich przywrócić. I dlatego Dawid później mówi, Boże, już wiem, teraz nie tyle będę tępił mieczem, co pójdę im powiedzieć, że jest dla nich nadzieja zbawienia. Ciężka lekcja, ale on to zrozumiał i pojął i mógł z całą wdzięcznością Bogu zaśpiewać. W psalmie 32, wierszu 5 śpiewa Dawid Bogu. Grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę moją, grzechu mego, Sela. Rozumiecie, człowiek, który sam wpadnie w tragedię, na którą sam wydał wyrok śmierć. Rozumie, że gdyby Bóg słuchał się ludzi we wszystkim,
to sam człowiek siebie by skazał na tragedię. Dlatego Bóg uczy nas, przeprowadza i pieśń rośnie. O tym mówiliśmy, że będę Cię wywyższał, to znaczy będę coraz wyraźniej o Tobie śpiewał. Mogłem wcześniej śpiewać, wytępię wszystkich, ale potem zmieniam, doznaję, Panie, pójdę do nich, żeby ich ratować. Pieśń rośnie, chwała Boga się coraz bardziej ujawnia, coraz bardziej widzimy, jakim jest Bóg. Bóg chce się objawiać, chce się ujawniać, chce się pokazywać. I w psalmie 51, wierszu 17 Dawid woła do Boga: Panie, otwórz wargi moje, przebaczając mi mój grzech i oczyszczając wargi moje od tego kłamstwa, jak kłamałem, jak oszukiwałem mojego jednego z najlepszych żołnierzy. Co zrobiłem jemu, w jego domu? A usta moje głosić będą chwałę Twoją. Będę mówił prawdę o Tobie, Boże, jakim jesteś. Zobaczcie Saul z Tarsu, jak został przygotowany do tej potężnej posługi. To był złamany człowiek, który sam wiedział, walczyłem z Bogiem, myśląc, że żyję dla Boga. Stanąłem przeciwko Bogu, mniemając, że Bóg mnie pochwala w tym, co robię. Piotr, jak złamany został, on by ciął mieczem, kogo by popadło, ale kiedy został złamany i kiedy doznał tego, on już wiedział, ta sprawa należy do Boga. Nikt sobie inaczej z nią nie poradzi. Poznanie rośnie w doświadczeniu i słowa, które wypowiadamy, coraz jaśniej pokazują Ojca i Syna, jakimi są. Mamy rosnąć, mamy wzrastać. To nie jest wstyd, że rozwijając się widzisz, Panie, aż bym tego nie powiedział. Wcześniej mówisz pewnym, a potem okazuje się, że człowiek przesadził. W psalmie 101, pamiętamy, Dawid śpiewa wdzięczny Bogu: łaskę i prawo, Twoje prawo, Boże, opiewać będę, Tobie, Panie, grać będę. Któż jest bardziej godny tego, Boże, żeby śpiewać i grać Tobie, jeżeli nie Ty, który tak łaskawy jesteś i miłosierny. Kto pozna łaskę, jeśli nie ten, który został wypuszczony z więzienia, w którym na niego czekał wyrok śmierci? Któż nie będzie chwalił łaski, jeżeli powinien nie żyć, a teraz żyje tylko dzięki łasce? Kto jej nie będzie uwielbiał? Tylko ten, który nie rozumie, co to jest wypuścić z więzienia. Ten, który nie rozumie własnej grzeszności i wydaje się, że jest w porządku, ten nie pojmie łaski, bo nigdy, nawet okazana mu łaska, tak jak wcześniej też mówiliśmy, będzie prowadzić tylko, żeby ten człowiek jeszcze więcej zła czynił. Ale człowiek, który rozumie wyrok śmierci, a Bóg mi daje łaskę i wypuszcza mnie, będę Go chwalić i będę uwielbiać Jego łaskę, będę wysławiał Jego łaskę. Nigdy nie przestanę śpiewać o Jego łasce, która wypuściła mnie na wolność, żeby mógł żyć dla Boga. Apostoł Paweł, śpiewając w swoim duchu, pisze w liście do Kolosan: Słowo Chrystusowe, 3,16 Kolosan, Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Jak? Będę śpiewał o łasce wtedy, kiedy rozumiem łaskę, tak? Będę śpiewał o miłości, kiedy rozumiem miłość. Będę śpiewał o dobroci, kiedy rozumiem dobroć. Nie mogę śpiewać czegoś, czego nie rozumiem. Bóg mnie musi nauczyć, musi włożyć przez słowo prawdy i przez doświadczenie tą pieśń w moje serce, żebym ja ją prawdziwie śpiewał. Żebym nie śpiewał czegoś głupiego Bogu, tylko to, co jest prawdą. Żebym ogłaszał rzeczywistość tego, kim jest Bóg. Ile razy, gdyby Bóg sądził naszym sądem, okazałoby się, że sami byśmy się skrzywdzili. A też nieraz, gdyby poszedł za potępieniem, które przyjęliśmy od diabła, to byśmy zginęli. On jest większy od naszego serca i nieraz może być tak czy inaczej, ale Bóg jest większy,
A poznając Boga, doznajemy: Panie, Twoja łaska trwa na wieki. Mogę się podnieść z wielu upadków. Ty dajesz mi możliwość i szansę i Twoja krew jest po to, żebym się oczyszczał czy oczyszczała. Nie muszę zostawać, kiedy upadłem czy upadłam gdzieś. Mogę powstać i być wolnym, czystym. Nie muszę chodzić i stale wspominać. Mogę być wolnym człowiekiem, ostrzegając innych, ale już nie nosząc tego w sobie, tego zła. Pan oczyszcza. Mogę śpiewać o czystości, o chwale. I w liście do Tytusa Paweł, właśnie Paweł, pisze te potężne słowa, które są pieśnią jego serca. I do Tytusa, 2 rozdział od 11 wiersza. Moglibyśmy powiedzieć: wstańmy, uznajmy tą wspaniałość tego, co poznał ten człowiek dzięki Bogu. Ten szacunek dla Boga, że miał tyle cierpliwości dla tego Saula, tyle zrozumienia dla tego człowieka. Pozwolił dotykać swoje dzieci, wywlekać je z domów. I kiedy doszło do punktu, w którym stojący na drodze Pan powinien zabić Saula z Tarsu i zakończyć temat tego człowieka, on traci tylko wzrok, a darowane mu jest życie. A potem odzyskuje na tyle, na ile mu dany jest wzrok. Ale wzrok duchowy już ma czysty. Widzi Pana. Będziesz żył dla mnie i teraz będziesz cierpiał dla mego imienia i ja cię przeprowadzę przez to. I on śpiewa tą pieśń. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. Gdybyś wziął Paweł, dla wszystkich piszesz, Paweł mówi: tak, ja byłem w najgorszej sytuacji ze wszystkich, bo ktoś grzeszy, ktoś się tam upija, ktoś przeklina, ktoś ten, a ja zabijałem Boże dzieci i byłem przy wyroku i zgadzałem się z tym i On mi okazał łaskę. Będę śpiewał o Jego łasce, będę Go chwalił z tego oczyszczonego serca, bo ja rozumiem najlepiej chyba łaskę. Nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. To mów i tak napominaj, i tak strofuj z całą powagą, niech cię nikt nie lekceważy. Ale ta pieśń jest tak piękna w sercu Pawła, apostoła Pawła posłanego do nas, że parę tylko wierszy i on znowuż wraca do tej wspaniałej łaski. To nie jest tak, że możesz coś pięknego, coś wspaniałego. Powiedziałem, dobra, zajmę się. Paweł parę rzeczy powiedział i znowuż wraca. I w 3 rozdziale od 4 wiersza mówi: ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynku sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas oficie, przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Chwała Bogu! Halleluja! Pan jest dobry. On nie posyła automaty, On posyła ludzi sprawdzonych, którzy wiedzą, co mówią, którzy na własnej skórze poznali rany zadawane i jak leczy lekarz. Wspaniały Pan sprawił, że ci, którzy się obawiali tego szalonego Saula, którzy nie do końca mogli uwierzyć, że to się stało, mogli sobie usiąść obok niego i zobaczyć kogoś tak przyjemnego, tak miłego, tak ciepłego,
gotowego im nogi umywać i służyć, aby tylko mogli dojść do celu, aby mogli tylko wejść do tej wieczności, która otworzona została w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. To było dla Niego najważniejsze teraz, pomóc innym stanąć wobec Jezusa czystymi, aby wykorzystali prawidłowo tą łaskę, gdyż On widział, co łaska uczyniła w Nim. Ona pozwoliła Mu usunąć to wszystko, to, co było w kolizji z Panem. A w drugim liście do Tymoteusza Paweł pisze w pierwszym rozdziale od 8 do 10 wiersza znane nam słowa: nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym. Tymoteuszu, ty wiesz, co Pan nam uczynił. Pamiętasz, jak ty nieraz gdzieś się damy gdzieś zawstydzić i mówi: Panie, przecież ty dla mnie tyle zrobiłeś. Co ja wyprawiam? Po co to robię? Czy mam się wstydzić ciebie, który za mnie poszedłeś na krzyż? Przed tym ludem, który nie wstydzi się grzeszyć, wiedząc o tobie, że poszedłeś na krzyż. Nie wstydź się świadectwo Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga. Ja w tej chwili to widzę, bracia, siostry, my jesteśmy jak żołnierze jednego wodza. Rozumiecie, my jesteśmy w bitwie i nam potrzeba jedności, nam potrzeba w jednym duchu zrozumienia Chrystusa, żeby być jak żołnierze, którzy stoją ramię w ramię, nie walcząc ze sobą, ale o siebie w kierunku, żeby walczyć z diabłem, żeby usuwać dzięki łasce to, co jest diabelskie. Bo diabeł oddzielił ludzi od Boga poprzez skuszenie do grzechu. A Jezus przywrócił nas do Boga poprzez śmierć za nasze grzechy. A więc nie bądźmy jak oddzieleni, bo i po co głosić chwałę diabła, który osiągnął to, oszukując nas ludzi. Lepiej głośmy chwałę Jezusa, pojednani z Bogiem, szczęśliwi, wdzięczni, zadowoleni z tego pojednania. Ogłaszajmy łaskę z wdzięcznego serca, że Bóg nam przebaczył nasze odstępstwo. Chodzenie z diabłem. Śpiewajmy. Dawid poznał tą łaskę. Poszedł za pokusą. Dał się złapać pułapkę, ale Pan go uwolnił. Potem nie szedł z mieczem do przestępców. Był jak pasterz, który widział te wszystkie owce w Izraelu. I każda dla niego była ważna. Śmierć zniszczył przez Ewangelię, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśniu wywiódł przez Ewangelię. Chwała Bogu. Nie pozwól się krępować złemu, ale żeby to krępację zniszczyć, to trzeba przyjąć prawdziwe oczyszczenie, prawdziwe wyzwolenie. Łaska wypuszcza z więzienia. Łaska nie mówi: siedź w więzieniu i tylko ja drzwi ci otworzę, a ty siedź w tym więzieniu i zachowuj się jak więzień, a nie jak uwolniony. Łaska mówi: zachowuj się jak wolny człowiek. Żyj z Bogiem, należ do Boga, módl się, ciesz się, raduj, dziękuj Bogu. Łaska dla nas znaczy więcej niż skarby świata, bo skarby świata nie były w stanie nas wypuścić na wolność z więzienia grzechu. Ale łaska otworzyła nam to przez moc krwi Jezusa, przez tą drogocenną krew Jezusa, która jest cenniejsza od wszystkiego. Śpiewaj Mu w sercu swoim. Jesteś przecież tym uwolnionym z więzienia, ale jeżeli jeszcze tam siedzisz, to wychodź, żebyś mógł prawdziwie śpiewać pieśń radosnego, wdzięcznego, uwolnionego dziecka Bożego. Nie siedź w więzieniu, dziecko Boże. Chodź na wolności, chodź w bokurach, chodź i patrz na Syjon, miejsce swojego urodzenia. Tam czeka na ciebie twój wspaniały król, który zajął tron, miejsce na tronie. I ciebie i mnie tam wziął ze sobą. Ale tu na ziemi musimy nauczyć się wspierać nawzajem. Szukać Bożych rozwiązań, żeby nie być człowiekiem w zagrożeniu. Jest dla ciebie wolność. Łaska mówi: wszyscy, tylko nie diabeł. Wszyscy, tylko nie diabeł, jego demony. Jeżeli pozostaniesz w złym towarzystwie, to będziesz tam, gdzie nie. Wejdź lepiej tam, gdzie tak.
należ do Pana. Nawet słaby, ale do Pana. Nie cofaj się tam, gdzie nie ma. Bądź tam, gdzie jest. Chodź światłości, nawet kiedy boli. Nawet kiedy mówi, źle jest z tobą i trzeba to zmienić. Chodź światłości. Nie uciekaj w cień. Nie chowaj się w ciemnościach. Nie zakrywaj. Nie mów, jakby nie było. Lepiej ujawnić, tak jak Dawid mówi, śpiewa. Ujawniłem mój grzech. Wyznałem mu. I on mi przebaczył. A potem go chwalił za przebaczenie. No więc łaska znaczy więcej, więcej, o wiele więcej. Nigdy nie daj się odsunąć od chwalenia Boga poprzez zamknięcia. Nigdy. Kiedy wróg próbuje cię zamykać, to Jezus dał ci otwartość. Kiedy wróg próbuje stłamsić twoją modlitwę, nazwać ją nikczemną, nic nie wartą, Chrystus mówi, módl się i nie ustawaj. To już mówiliśmy o tym. Ten psalm zawiera tyle wspaniałości, tyle chwały. Ten człowiek, Dawid, został tyle pięknych rzeczy nauczony w czasie swojego ziemskiego doświadczenia. Jego wzrok patrzył na Chrystusa. Znał obietnicę, że Pan przyjdzie zebrać w jedno wszystkie te owce rozproszone i oto jesteśmy. Możemy się modlić, Panie, napełnij nas swoim duchem, który pokazuje to, czego oko nie widzi, ucho nie słysza, do serca ludzkiego nigdy nie wstąpiło, żebyśmy z tego korzystali i żebyśmy mogli prawdziwie śpiewać z prawdziwego serca, z prawdziwie uwolniony z więzienia człowiek, który chodzi na wolności, niebo jest otwarte, wszystko mogę z moim Panem. Będę śpiewał pieśń zadowolonego człowieka. Amen.